Dzień dobry Państwu. Kochani, zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, który będziemy dzisiaj rozważać, to jeszcze wrócę na chwileczkę do zdania siódmego rozdziału, który czytaliśmy ostatnio, ale jakimś cudem to uszło mojej uwadze i pominąłem nie wiedzieć czemu zdanie siódme, nie wyjaśniłem tego dokładnie. A tytułem wyjaśnienia, no sami zauważyliście z pewnością, że czytam Słowo Boże zdanie po zdaniu i wyjaśniam, pochylam się nad każdym zdaniem, nie pomijam niczego, akapit po akapicie, a potem rozdział po rozdziale. Ponieważ dlaczego tak? Ponieważ uważam, że w Biblii każde zdanie jest celowo tam umieszczone i napisane. Nie ma zdania, które by nie miało żadnego znaczenia i jest tylko, nie wiem, dla ozdoby albo po prostu tak jakoś przypadkowo się tam znalazło. Każde zdanie jest ważne. I dopiero kiedy przeczytamy całość, zdanie po zdaniu i rozważymy, pochylimy się, zrozumiemy o co tam chodziło, jesteśmy w stanie jakby ogarnąć całość, ująć całość. I wtedy mamy tą właściwą interpretację i właściwe zrozumienie o co tam naprawdę chodziło. Bo jeżeli będziemy pomijać pewne zdania, czy pewne fragmenty, czy nawet jakieś większe części, no to możemy dojść do jakichś błędnych wniosków. A ja bym nie chciał, żeby tak było. Chcę, żeby tutaj właśnie w tym miejscu Słowo Boże było wyjaśnione w całej rozciągłości i tak jak tutaj jest napisane i to, co Bóg chciał nam przez to słowo przekazać. No i robię to ja, ponieważ Kościół nie ma na to jak gdyby możliwości nawet takiej, ponieważ no, rok liturgiczny składa się z iluś tam części, no i nie ma możliwości, żeby przeczytać wszystko dokładnie, rozważyć zdanie po zdanie. Nawet czasu na to nie ma, ponieważ na mszy no, nie ma tyle czasu, żeby tak dokładnie to wszystko porozważać, pochylić się nad wszystkim. No ale dlatego właśnie robię to ja. Przeciętny świecki katolik. Zwykły katolik, który na dodatek jest górnikiem z wykształcenia. Zwykłym górnikiem, jestem inżynierem, więc oczywiście nie znam się na Słowie Bożym, tak samo jak nie znali się apostołowie, którzy też nie byli kształceni. Żaden z apostołów nie skończył seminarium duchownego, ani żaden nie skończył żadnych szkół jakichś wielkich rabinistycznych. Nawet Jezus nie skończył takich szkół, a przecież nauczał w prostych słowach i to wszystko było zrozumiane dla prostych, zwykłych ludzi. Chociaż jakoś dziwnym trafem ci wielcy uczeni w pismach, faryzeusze, jacyś rabini, nauczyciele, arcykapłani, jakoś nie mogli tego zrozumieć albo może nie chcieli tego zrozumieć. Do nich to jakoś nie trafiło. Natomiast ci prości ludzie zazwyczaj to dobrze rozumieli. Zanim przejdę do kolejnej części, to jeszcze pochylę się nad tym siódmym zdaniem. Czytam Słowo Boże, siódme zdanie siódmego rozdziału. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, powiedział Jezus do swoich braci, ponieważ ja świadczę o nim, że jego dzieła są złe. Czyli Jezus świadczy o świecie. Ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że ten świat jakoś w większości nie potrafi docenić Jezusa, jego nauczania, a przecież Jezus był najświętszym człowiekiem, jaki chodził po tej ziemi. Nikt nie jest w stanie mu udowodnić żadnego grzechu. Mówił tylko prawdę. Nauczał może i kontrowersyjnych czasami rzeczy, ale jak się dobrze temu przyjrzeć, to okazuje się, że wszystkie są zgodne z psychologią. Jakby już tak chcieć od tej strony rozważać jego nauczanie. Czy on coś mówił, co jest szkodliwe, albo w jakiś sposób no, szkodzi ludziom. No nic takiego. No, ani jego nauczanie nie było złe, ani nigdy nie skłamał, ani nikt nie jest w stanie udowodnić mu żadnego grzechu. Dlaczego taki człowiek, który rozmnażał chleb, nawet wino pomnożył w Kanie Galilejskiej, z wody stworzył wino, no, przemienił. Dlaczego taki człowiek, który tyle dobra zrobił, jakoś no, nie znalazł uznania u wszystkich ludzi na świecie, a nawet w takim katolickim kraju jak Polska. Też przecież większość ludzi, ja śmiem twierdzić, tak naprawdę nie jest biblijnie wierząca. No, chodzą do kościoła albo i nie chodzą, bo są ochrzczeni, bo tak tradycja nakazuje, rodzinna, z dziada, pradziada. No ale tak naprawdę nie przejmują jego nauczania w większości. Większość ludzi lekceważy po prostu albo ignoruje
przesłanie Jezusa i najlepszym dowodem jest ta seria, którą tutaj ja prowadzę. Przecież w prosty sposób, w prostych słowach, jak prosty inżynier nieuczony w pismach, wyjaśniam to. Od 40 lat czytam Słowo Boże, więc no, jakieś kompetencje i predyspozycje mam. Wydaje mi się, że robię to dobrze. A jednak, jak widzicie, nie cieszy się to takim powodzeniem, jak inne jakieś zbereźne kanały, czy filmy w internecie, czy polityka, czy jeszcze coś innego, jakieś mordobicie, czy wojny, czy coś takiego. To cieszy się o wiele większym powodzeniem i oglądalnością niż słuchanie i wyjaśnianie Ewangelii. Więc dlatego zastanowiło mnie to i tutaj jest odpowiedź. Tutaj mamy odpowiedź. Świat nienawidzi Jezusa, albo ignoruje Go, albo po prostu zamilcza, bo to jest też forma nienawiści. Po prostu zamilczeć. Nie interesować się w ogóle, odstawić, zignorować, odstawić na jakiś boczny tor, nie zaglądać do Słowa Bożego, nie słuchać tego, nie rozmawiać o tym. Tak jakby to w ogóle nie istniało, tak jakby Jezus nie istniał. Dlaczego? Dlatego, że Jezus demaskuje ten świat i demaskuje jego zło, jego grzech, jego obłudę, jego hipokryzję. Jezus mówi o tym głośno, demaskuje, jakie są prawdziwe motywacje ludzi. Nie te, które są na pokaz, wszyscy jesteśmy dobrzy i chcemy o sobie myśleć dobrze, tylko Jezus demaskuje, co jest pod powierzchnią wody. Świadczy o nim, o tym świecie, że jego dzieła są złe, mówi Jezus. No i za to świat nienawidzi Jezusa. Za to świat nie chce słuchać Jego słowa, bo świat, czyli ludzie, przeciętni ludzie żyjący w tym świecie, chcieliby słuchać potwierdzenia swoich poglądów, potwierdzenia swojego myślenia, swojego jakby światopoglądu. Ludzie nie chcą słuchać prawdy. Prawda nie. Ale jeżeli ktoś mówi coś miłego dla ucha albo coś takiego, co potwierdza moje dotychczasowe myślenie, to jak najbardziej tak. Świat po prostu boi się prawdy. A Jezus jest prawdą. Jezus mówi ludziom prawdę. I ci, którzy Go słuchają, są wyzwoleni z kłamstwa, bo niestety, ale wszyscy żyją w jakimś tam kłamstwie. No, przeróżni ludzie w różny sposób myślą o sobie, o świecie, o innych ludziach. Większość tego myślenia jest po prostu fałszywa. Jezus to wszystko demaskuje, mówi ludziom prawdę. Jest to niemiłe, no bo trzeba zmienić swoje myślenie. A nie każdy chce zmienić swoje myślenie. Ludzie wolą żyć komfortowo i myśleć tak, jak do tej pory myśleli. Bo zmiana myślenia jest po prostu bolesna i niekomfortowa. No, trzeba najpierw się przyznać do tego, że ja źle myślałem do tej pory. Teraz będę myślał inaczej. Teraz skoryguję to, co myślałem źle. No i nikt tak o sobie nie chce myśleć. To jest hipokryzja i obłuda większości ludzi na tym świecie. Dlatego Jezus nie jest mile widziany w większości domów, serc i umysłów. Tak to może patetycznie brzmi, ale okej, przejdźmy do kolejnego fragmentu. Będę czytał od 10 teraz zdania rozdziału 7 Ewangelii Jana. A gdy poszli jego bracia, chodzi o święto namiotów, święto Sukot, na które Jezus się tam wybierał, ale trzymał to w tajemnicy przed swoimi braćmi, ale jego bracia poszli od razu na to święto. Wtedy i on poszedł na święto. Niejawnie, ale jakby w ukryciu. No więc Jezus ukrywał po prostu to, że przed swoimi braćmi nawet, którzy byli niewierzący w Niego. Co wyjaśniałem w poprzednim odcinku w oparciu właśnie o Słowo Boże. Żydzi tymczasem szukali Go w czasie święta i mówili, gdzież On jest? I wiele szeptano o Nim wśród tłumów. Jedni wprawdzie mówili, że jest dobry. Inni natomiast mówili, nie, bo zwodzi tłum. Nigdy jednak otwarcie o Nim nie mówił, z obawy przed Żydami. Może na razie poprzestańmy na tym zdaniu 13, tak żeby naraz zbyt wiele tekstu nie brać pod rozważanie. Co tu widzimy? Widzimy tutaj w tym obrazku, że Jezus wybiera się samotnie, nieco w tajemnicy właściwie przed swoimi braćmi na to święto. Jak gdyby nie chcąc uprzedzać biegu wypadków. I widzimy też, że wiele rozprawiano o Jezusie, bo był postacią bardzo popularną już w tamtym czasie, a jednocześnie
tym bardziej kontrowersyjną, można powiedzieć, budził skrajne emocje. Z jednej strony wręcz uwielbienia, jedni mówili o nim, że był dobry, miał swoich uczniów, wielu, którzy szli za nim i uważali się za jego zwolenników, popleczników i uczniów, ale także miał wielu wrogów i takich, którzy twierdzili, tak jak tutaj napisano, że zwodzi tłum, czyli że jest manipulatorem, mówiąc po naszemu, zwykłym oszustem, kłamcą, który okłamuje ludzi. Można by było zadać pytanie, skąd takie skrajne opinie? Tak, no bo jedni, ci, którzy twierdzili, że Jezus jest dobry, obserwowali go po prostu i słuchali uważnie to, co on mówi. I słuchając uważnie jego słów, dochodzili do wniosku, że to jest niezmiernie inteligentny człowiek, że mówi dobre i mądre rzeczy, choć czasami bywa, że niezrozumiałe do końca, ale takie rzeczy, które są krzepiące dla tych ludzi i pobudzające, inspirujące do lepszego życia. A jeszcze bardziej, jak myślę, obserwowali jego życie, jego działania i no, widzieli, co on robi. Wielkie cuda, rozmnażanie chleba i tak dalej, uzdrowienia. I na podstawie tej właśnie obserwowania jego działania, jego życia, wyciągali wniosek słuszny, że jest to co najmniej Boży prorok. Jest to ktoś, kto czyni dobrze. Nie oszukuje, nie kłamie, nie został nigdy złapany na kłamstwie. Natomiast inni byli przeciwnego zdania. I to jest bardziej zastanawiające. Dlaczego ludzie wrogo są nastawieni w każdej epoce? Bo widzimy to i w dzisiejszych czasach, że są wrogo nastawieni i Jezus ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Dlaczego tamci ludzie? Zastanówmy się nad tym. No, skąd wynikała ich wiedza o tym złym Jezusie, jak sądzili? No, wydaje mi się, że oni słuchali tego, co inni ludzie o nim mówili. Ale jacy ludzie? Byli to ci, którzy byli wrogami Jezusa, rozpuszczali o nim złe wieści, złe informacje i nastawiali lud przeciwko Jezusowi. Najbardziej wrogo była nastawiona ta śmietanka religijna, ta elita, która przewodziła religijnie Izraelowi, a więc arcykapłani, cała ta kasta arcykapłańska i kapłańska, rabini, nauczyciele różni pism, uczeni w pismach, ci wszyscy ludzie, którzy byli przekonani o swojej bliskości Boga, co ciekawe, jednocześnie byli najbardziej negatywnie nastawieni do Jezusa, który był przecież wysłannikiem Boga. I ci, którzy uważali, że przywódcy religijni są autorytetem w dziedzinie takiej moralnej, religijnej, etycznej i są nauczycielami i szli za tymi przywódcami religijnymi, uważając, że oni są godni tego, żeby ich traktować jako autorytet, ci właśnie słuchali tych swoich przewodników religijnych, faryzeuszy, nauczycieli religii, arcykapłanów i na ich podstawie zdobywali wiedzę o Jezusie, że jest to człowiek zły, oszukuje, zwodzi tłumy, jest manipulantem, nie należy mu ufać, nie należy go w żaden sposób słuchać. A więc nasza wiedza o Bogu może być fałszywa. Wynika z wielu źródeł. No, uczymy się w dzieciństwie na religii, potem słyszymy może jakichś księży, albo jakichś pastorów, czy jeszcze kogoś, albo nawet od rodziców swoich własnych, lub też obserwujemy swoich rodziców, czy księży, czy jeszcze jakichś innych nauczycieli, a obserwując cudze życie osób, które uważają się za osoby religijne, też uczymy się czegoś o Bogu. Bezwiednie wprawdzie, bo uczymy się na podstawie, jak ktoś traktuje Boga. Ktoś, kto powinien tego Boga szanować, czcić, miłować. My obserwujemy jego życie, na przykład tych księży z Dąbrowy Górniczej, którzy no, są reprezentantami Boga, bo przecież przynajmniej tak sami siebie uważają za takich reprezentantów. Przecież są wyświęceni, mają odpowiednie seminaria duchowne pokończone, znają Biblię i tak dalej. Przynajmniej tak im się wydaje.
jak oni się zachowywali, tak? Że urządzali sobie jakieś orgie seksualne, rozpusta i profanacja świętości, tak? I na tej podstawie ludzie budują sobie obraz Boga. Kim jest Bóg? Ten obraz jest fałszywy i przeszkadza w zdobyciu prawdziwej wiedzy o Bogu. I jak czytamy tutaj dalej, nikt jednak otwarcie o nim nie mówił z obawy przed Żydami. Przed jakimi Żydami? Tak, oni sami Żydami byli wszyscy tam obecni na tym święcie. No może tam jakiś był zaplątany Grek, czy Rzymianin, czy jakiś inny poganin, ale przecież to wszystko w środowisku żydowskim się rozgrywało od A do Z. Więc o jakich Żydach tu mowa? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że szczególnie w Ewangelii Jana, kiedy ewangelista używa słowa Żydzi, to ma na myśli specyficzną grupę. Chodzi o Żydów, przeciwników Jezusa, czyli tych, którzy cały czas nastawali na Niego, wściekli byli na Niego, chcieli Go pochwycić, no w końcu Go pochwycili i zabili. O tych Żydów chodzi. No, dla przykładu, kiedy ewangelista mówi, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie i Jego uczniowie zamknęli się na cztery spusty w wieczerniku z obawy przed Żydami. Jak oni sami Żydami byli. No przecież wszyscy apostołowie byli Żydami. Maryja była Żydówką, Józef był Żydówką, przybrany ojciec. No i wszyscy apostołowie, uczniowie, wszyscy byli Żydami w tamtym czasie. I w tamtym miejscu, gdzie się ta cała ta historia ewangeliczna rozgrywała, przynajmniej na początku, no bo potem poszli dalej, do pogan. Więc tu chodzi cały czas o tych Żydów, którzy byli wrogami, zaprzysięgłymi przeciwnikami Jezusa. A więc z obawy przed tymi właśnie wrogami zaprzysięgłymi Jezusa nie mówiono otwarcie o nim. No obawiano się, no przecież i dzisiaj mamy tak. To jest typowy jakby efekt, typowy sposób zarządzania religią przez zarządzanie strachem i obawami oczywiście. No. Przykładem takim klinicznym jest islam, religia nienawiści, co tu dużo ukrywać. No, jeżeli ktoś w islamie sprzeciwiłby się tam prorokowi Mahometowi lub samemu islamowi, albo co gorsza, odszedł do jakiejś innej religii, no na przykład nawrócił się na chrześcijaństwo, bo zdarzają się takie nawrócenia, ale są w głębokiej tajemnicy utrzymywane, nikt się tam tym nie chwali. No bo wiadomo, no od razu przywódcy religijni wyciągnęliby maczetę, no i głowa takiego adepta innej religii długo już na swoim miejscu nie pozostanie. No po prostu zarządzanie przemocą strachem. No niekoniecznie to zawsze musi być taka przemoc fizyczna. No, w dzisiejszych czasach już raczej nie ma zbyt wielu takich miejsc, gdzie religia jest właśnie tak zarządzana, nie licząc islamu w dalszym ciągu, ale na przykład u nas również w katolicyzmie jest zarządzanie strachem. Tak? No na przykład, gdyby ktoś sprzeciwił się księdzu albo proboszczowi, miał jakieś inne zdanie na jakąś sprawę, no to no, nie, oczywiście nie zostanie mu ścięta od razu głowa, no ale ten ksiądz już będzie na niego krzywo patrzył. Jeżeli to będzie na przykład, dajmy na to, świecki katolik, który przyjdzie do księdza i na przykład poprosi go o to, żeby jakąś wspólnotę założyć, może krąg biblijny, albo jakąś inną wspólnotę, może neokatechumenalną, albo coś takiego. I narazi się temu księdzu, to ksiądz będzie w jakiś sposób go prześladował. Może to jest za mocne słowo, ale w każdym razie będzie okazywał mu niełaskę, tak bym powiedział. Tak? I znam wiele takich przypadków we współczesnym katolicyzmie naszym. Ja jako świecki katolik powiem szczerze, że mam duże doświadczenie nawet w tym, ponieważ zakładałem już kilka grup w Kościele katolickim. Niektóre istnieją do dzisiaj, na przykład krąg biblijny, w którym ja już nie uczestniczę, jestem już w innej parafii, ale powiem szczerze, że nie byłem tam potem zbyt mile widzianym takim gościem. Natomiast wszystko się koncentrowało wokół księdza, który to prowadził. Bez prawa głosu dla pozostałych uczestników. No, znaczy oni mieli prawo głosu, ale to było takie prawo głosu nie na równi z księdzem. Ponieważ ksiądz jest zawsze w centrum religijnym świata i wszechświata, w katolicyzmie. No i kiedy ktoś próbuje założyć taką wspólnotę, no to napotyka na przeróżne trudności, tak?
Więc to jest właśnie to zarządzanie strachem, tak? Pomaga to w utrzymaniu dyscypliny religijnej, przywództwa i władzy. Zawsze w świecie zarządzano pieniędzmi, chciwością i strachem, bo pomiędzy chciwością a strachem i lękiem przebiega całe życie ludzi. Większość ludzi właśnie kieruje się tymi skrajnymi emocjami, albo chciwością, albo strachem. Widać to na przykład na giełdzie papierów wartościowych, tam gdzie można dużo zarobić i dużo stracić, tak? Jak można dużo stracić, to jest strach przed tym, więc ludzie w razie krachu panicznie wyprzedają akcje, żeby jak najmniej stracić, tak? Co pogłębia jeszcze bardziej spadki i powoduje jeszcze większe straty, no jeszcze większy strach. A z drugiej strony pchają się na tą giełdę, bo chciwość ich na tą giełdę pcha, chcą jak najwięcej zarobić. Widzieliśmy to w latach 90. w Polsce, no ale dzisiaj też prawdopodobnie jest to te skrajne emocje, które targają ludźmi, są widoczne na giełdach. Ale wróćmy do Słowa Bożego. Więc gdy już minęła połowa święta, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi, mówiąc: skąd zna pisma, skoro się ich nie uczył? No i tu właśnie widzimy dalszy ciąg tych Żydów, którzy podważali po prostu kompetencje Jezusa. No skąd on zna pisma, jak się ich nie uczył? Nasi uczeni w pismach, w prawach, rabini, nauczyciele, arcykapłani, oni owszem, tak, oni kończyli przeróżne szkoły rabinackie, seminaria, inne tam jakieś nauki pobierali. No ale Jezus, prosty cieśla z Nazaretu, no, dzisiaj widzimy to samo. No co wam to przypomina? No dokładnie to samo jest w Kościele katolickim. Jeżeli nie masz skończonych studiów teologicznych albo przynajmniej jakiegoś kursu katechetycznego lub czegoś podobnego, no to w zasadzie nie zostaniesz dopuszczony do nauczania nigdzie w Kościele katolickim. Możesz być ewentualnie szarym członkiem jakiejś grupy czy jakiejś wspólnotki, ale nie będziesz tam miał za wiele do gadania. Nie możesz tam nic zrobić. Nie możesz być liderem tej grupy, nie możesz być przywódcą tej grupy, nie możesz tam nauczać, nie możesz tam jakimiś nawet swoimi charyzmatami posługiwać, bo już nawet i to jest podejrzane. Jeżeli jesteś świeckim, zwykłym, zwyczajnym katolikiem, który nie ma żadnych kompetencji religijnych do tego, żeby prowadzić taką wspólnotę czy taką grupę. Tak jak Jezus, nie miał żadnych kompetencji, był prostym, zwyczajnym cieślą, który nie skończył żadnych szkół, no, ale znał pisma, tak? Skąd Jezus mógł znać pisma? No to jest oczywiste dla nas, którzy wierzymy biblijnie, że Jezus przez Ducha Świętego, jako Syn Boży, czyli Bóg co do swojej istoty, bo Bóg i Syn są co do istoty tym samym. Jezus jest Bogiem na ziemi, który zstąpił na ziemię. No, skąd mógł znać pisma? No, jak on jest autorem wszystkich pism na świecie, całego pisma na świecie, które jest nie tylko Słowo Boże, ale Jezus jest autorem wszystkiego, co jest na tym świecie. Tak jak jest napisane w prologu tej Ewangelii Jana, że Jezus jest stworzycielem tego świata. A więc, no, kto może lepiej znać pismo niż sam Jezus? No, na pewno nie faryzeusze i ci religianci, którzy go tak tropili i niszczyli. No i tutaj Jezus odpowiada im właśnie w ten sposób, że nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To jest zdanie 16. No to właściwie to samo, co ja teraz powiedziałem. To nie pochodzi od Jezusa, tylko pochodzi od Boga. I ten, kto słucha Jezusa, to tak jakby słyszał Boga. To przecież Bóg przemawia przez usta Jezusa. I powiem tak, ja jak gdyby tutaj kieruję się tą samą filozofią, kiedy uruchomiłem ten serial Czytamy Biblię ze zrozumieniem, jako świecki katolik, prosty górnik, niewykształcony w teologii. Dokładnie tą samą zasadą się kierowałem, że moja nauka, czyli to, co ja będę tutaj mówił, rozważał, wyjaśniał, objaśniał, to nie jest moje. To jest wszystko tego, który, no, mogę powiedzieć, że mnie posłał, tak? Bo przecież to Jezus powiedział, Bóg przez usta Jezusa powiedział: idźcie na cały świat i niech wiara wasza nie jest sprawą prywatną, to jest mój dodatek, ale nauczajcie Ewangelii wszystkie narody, zanurzając je w moje imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Czyli mamy zanurzać ludzi w imię Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Boga, w imieniu Ducha Świętego. Zanurzać, no tak jak no, ktoś, kto na przykład jakieś hobby ma. Zanurza się w książkach, mól książkowy, on jest zanurzony w tych książkach. Ktoś inny się tam w czymś innym zanurza, nie wiem, w filatelistyce, zbiera znaczki czy coś takiego. Tak samo chrześcijanin, który idzie za Jezusem i chce być godny miana Jego ucznia, powinien się zanurzyć w imieniu Jezusa, w imieniu Boga, Ojca i w imieniu Ducha Świętego. Oczywiście, jak się zanurzyć w imieniu? No chodzi o samą istotę, mówiąc, że zanurzamy się w czyimś imieniu, mamy na myśli w Jego istocie, w tym, co On naucza, w jego istocie, w tym, czym On jest. W tym się mamy zanurzać, tak? Czyli Słowo Boże tu jest zupełną podstawą, fundamentem tego zanurzania się. No to zanurzajmy się dalej. No i mamy tutaj tak. Kto sam od siebie mówi, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim niesprawiedliwości. No i właśnie, tutaj mamy jakby współczesny nasz świat w obrazku, w lusterku, w zwierciadle, bo ci, którzy dzisiaj nauczają, to nie nauczają tego, co w Słowie Bożym jest, tylko nauczają tego, czego się sami nauczyli od innych nauczycieli, rzekomo to Pisma Świętego, tamci zaś uczyli się od innych jeszcze nauczycieli, wcześniejszych i tak dalej. I w ten sposób mamy na świecie 1151 denominacji różnych religijnych, w chrześcijaństwie mam na myśli samym tylko, głównie w protestantyzmie, ale też i w katolickich wiele różnych jakby nurtów. No dlatego właśnie, że ci ludzie, którzy nauczali, to nie nauczali od Boga, tylko nauczali od siebie, tak jak oni rozumieli, a większość z nich prawdopodobnie nie czytała całego Słowa Bożego. Dlatego powiedziałem na początku, czytam od A do Z, czyli zdanie po zdaniu. Nie opuszczam żadnego zdania, bo każde zdanie ma znaczenie i Biblię należy tłumaczyć Biblią, więc jedno zdanie wyjaśnia kolejne i poprzednie i następne, a więc jest cały kontekst brany pod uwagę. Nie tak jak u Świadków Jehowy na przykład, że oni czytają jedno zdanie, czy tam dwa z jakiegoś tam fragmentu i objaśniają, co one znaczy. A one znaczy dopiero wtedy, prawdziwe znaczenie ma dopiero wtedy, kiedy przeczyta się cały kontekst. O co chodziło w danym fragmencie, rozdziale, czy jakimś dłuższym jakimś fragmencie. I dopiero w tym kontekście widać, jakie jest prawdziwe znaczenie tego zdania. No niestety większość współczesnych nauczycieli Słowa Bożego pomija w kontekst, pomija inne fragmenty Biblii i koncentruje się tylko na niektórych. Ja to widzę nagminnie. Nagminnie, że ludzie mają jakiś koncept, który chcą przemycić albo wytłumaczyć, albo przekazać ludziom i pod ten swój koncept religijny szukają zdań, które by uzasadniało w różnych miejscach w Biblii. Oczywiście nie powiedzą wszystkich, bo są też inne zdania, które przeczą temu ich konceptowi, ale oni je starannie ukryją. Przeczytają tylko kilka zdań. A Biblię należy rozumieć w całości, czytać w całości i całością tłumaczyć każde jedne poszczególne zdanie czy każdy fragment. Biblię po prostu tłumaczymy Biblią, a nie nauczycielami, nie jakimiś guru, nie jakimiś kapłanami, którzy znają się podobno lepiej od nas. Tak? To jest zresztą nic innego jak gnoza, która się już wkradła do chrześcijaństwa wieki temu, na samym początku nawet już była obecna, która po prostu polega na tym, że no tak, to Biblia, no ale to jest za mało, my tu wiemy więcej od was, my jesteśmy bardziej uczeni, mamy tutaj pewne objawienie, którego tacy pospolici wierzący nie posiadają. No i dlatego my mamy kompetencje, żeby wam to wytłumaczyć, bo wy nie macie tego objawienia specjalnego, a my je mamy. My zagłębiliśmy się głębiej, mamy coś więcej od Boga niż tylko samo Słowo Boże. No to jest forma gnozy, czyli pierwszej herezji chrześcijaństwa, która jest w różnych formach obecna do dzisiaj. I może na tym zakończymy, a zdanie 19 następne przeczytamy następnym razem, bo teraz zaczyna się ostra jazda i tutaj widać, że Jezus idzie już na konfrontację z tymi ludźmi, którzy tam przyszli na święto, byli tam zgromadzeni i z Żydami, którzy byli Jego przeciwnikami, ale o tym następnym razem. Bywajcie zdrowi i w imieniu Pana Jezusa błogosławię was jako prosty górnik nieuczony w pismach. Szczęść Boże!
istniał.